Rok 2016. Gdyby zapytać przypadkowe osoby, jak młodzież spędza czas wolny, zapewne ktoś odpowie przed komputerem, w gronie znajomych, w centrach handlowych czy weekendowo w klubach. Ale na pewno jednak mało kto odpowiedziałby, że młodzież spędza czas wolny grając w tenisa stołowego. A szkoda, bo to bardzo ciekawy i popularny sport, szczególnie wśród mieszkańców osiedla Stare Gliwice. No jak widać, sala jest pełna i dzieciaki są tutaj głównie z osiedla, mają jakieś zajęcie, rozwijają się sportowo, nie siedzą przed komputerem, także plusy jak najbardziej. Staram się trenować, bo turnieje nie czekają, inne zawodniczki też nie czekają, dlatego trenuję bez przerwy tak naprawdę. I bardzo dobrze, właśnie dzięki takim młodym, zdolnym osobom klub odnosi sukcesy sportowe. To jest jeden z wyróżniających się klubów na Śląsku. W tym sezonie zajęliśmy 15 miejsce na Śląsku na 100 klubów, więc to jest osiągnięcie dobre. Nasi juniorzy, kadeci zawsze stoją albo na podium, albo poza, ale blisko są czołówki w rozgrywkach. Mamy drużynę, która pretenduje do awansu do drugiej ligi, praktycznie tego. Mamy drużynę w lidze okręgowej, która też ma aspiracje do awansu do trzeciej ligi. Nowy prezes spółdzielni Stare Gliwice dostrzega znaczny wpływ klubu sportowego na rozwój młodzieży. Swoimi działaniami chce sprawić, by aktywna sportowo młodzież mogła dalej się rozwijać. Przyglądam się treningowi, bo po prostu jako spółdzielnia zamierzamy wspierać sport młodych ludzi. A młodych ludzi do tej pory było bardzo dużo. Ten klub istnieje od 22 lat. W 2014 roku mieliśmy 20-lecie klubu. Bardzo często granie w tenisa stołowego to tradycja rodzinna. Wszyscy trenowali, no i tak, mój brat trenował starszy, skończył zanim ja zaczęłam grać i jeszcze trenował mój drugi brat. No i tak całe rodzinnie, potem jeszcze tata się też zainteresował klubem, no i tak nie dość, że rodzinnie, to jeszcze wszyscy koledzy też grali. Wiele wskazuje na to, że w tenisa stołowego będą grały kolejne pokolenia, a przynajmniej w najbliższym czasie. Zależy to od głosu mieszkańców osiedla. Odbędzie się bowiem ważne wydarzenie. Walne zgromadzenie spółdzielców, to jest najważniejszy organ spółdzielczy, podczas to którego będziemy się do nich zwracać z propozycją, żeby pomagali troszeczkę niewielkim. Wielkim datkiem wspomagali klub pingpongowy Spartakus, który tutaj robi doskonałą robotę po prostu w kształcowaniu sportowych, fajnych postaw młodzieży. Dlaczego w ogóle się odbędzie? To walne zgromadzenie jest efektem tutaj mojego niedawnego przystąpienia do tej spółdzielni i na stanowisko prezesa. I jest to efekt obietnic, które złożyłem spółdzielcom. Te obietnice polegają na tym, że trzeba było tutaj przeprowadzić dość dużo bardzo istotnych zmian. A było ich sporo. To są zmiany związane ze uaktualnieniem statutu, który był już niestety strasznie stary i w zasadzie do niczego się nie nadaje. Oprócz zmian w statucie omawiane będą uchwały dotyczące termomodernizacji, dotyczące podziału nieruchomości, dotyczące innych ważnych spraw będą podejmowane na tym walnym zgromadzeniu. Zebranie walne odbędzie się już wkrótce. Serdecznie zapraszam spółdzielców na 16. Każdy jeden głos jest ważny, bo tutaj się będzie decydować. W tej chwili są wyłożone projekty, każdy może je sprawdzić, a tu przyjdziemy i będziemy decydować. Tematów będzie sporo. Na pewno omówione zostanie funkcjonowanie klubu sportowego, a ten dla niektórych jest bardzo ważny. Miałam ciężki okres w swoim życiu i już wiele lat były takie okresy, że chciałam rezygnować, jednak cały czas się trzymam tego i bardzo się z tego cieszę, że się trzymam, dlatego że po tych 11 latach ten ping-pong cały czas sprawia mi przyjemność i samo granie to jest nic, ale naprawdę w ping-ponga grają niesamowici też inni zawodnicy. Życzymy wszystkim zaangażowanym w rozwijanie lokalnej wspólnoty mieszkańców jeszcze większej energii do działania, szczególnie tym, którzy promują sport, bo lepszego wychowania dla dzieci przez sport nie ma.